Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, witam was w kolejnym odcinku z GTA San Andreas. Ja sobie już przeszedłem. Powiem wam, że ta misja byłaby dosyć ciekawa. Wiecie, gdzie tego skurkojada znalazłem? Gdzieś na osobnym lotnisku, on powinien być na moim. Z tego, co czytałem w internecie, a okazało się, że nie. Dobra, zobaczymy. Idę teraz z kałachem, zobaczymy, czy... Okej, pierwszy załatwiony. Drugi. Słali dwa śmigłowce mają przy... Dobra, biegnij. Jomuś, biegnij do tego. Enter. Gdzie one są? Udało się chyba. Idź. Idziemy. No jeszcze trzeba tych zabić tutaj. Udało się, dobra. Mam jeszcze kewa trochę. Jak się tym gównem teraz lata? To jest leć na skład. Dobra, dobra, rozumiem. Lecimy z tym na razie. Na razie to chcę lecieć w ogóle. Bo... Ojejku, powiem wam, że... Ta misja była dosyć dla mnie kłopotliwa. Gdyby nie ten jetpack, to za cholerę bym tego nie zrobił. Znaczy, ja tylko przeleciałem przez tą bramę zasraną. Nie wiem, czy mieliście takie samego buga jak ja. Ja po prostu po nie mieć tego jetpacka u siebie nie miałem. Znalazłem go na jakimś... Na tym drugim lotnisku, tam gdzie jeździliśmy, robiłem coś, jakąś misję, pamiętam. Aha, z tym przejmowaniem samolotu, to tam gdzieś z tyłu był pochowany, schowany, nie wiem dlaczego. No ale, jak tak było, no to... Się nie będę kłócił przecie, nie? Najważniejsze, że udało się to zrobić. Teraz możemy w spokoju zrobić misję, którą od początku dostałem. W ogóle jestem ciekaw, jak ja mam tym teraz dziadostwem. Aha, to tak się robi. Dobra, już czaję. Jest ta śmieszna furgonetka. Tutaj jest, dobra. Obniż lot. Dobra, teraz ty musisz... Dobra. Trochę obniżymy lot. Nic nie widzę. Już nie mogę. Dobra, podnieś się trochę. Podnieś się trochę. Nie chcę za bardzo. Podnieś go tu trochę. Misji nie zepsuł.
podnoś się trochę. Dobra. No podnoś się na razie. Ja muszę od tej strony to zrobić, widzę. Robię nawrót po prostu. Dobra, tak zrób. O. Dobra. Wiem, że moje latanie pozostawia wiele do życzenia, no ale musimy z tym poradzić. Dobra, mam to. Mamy to. Lecimy. Podnieś się w górę. Lecimy z tym. Gdzie my mamy to teraz zawieść? To jest pytanie za 100 punktów. Podnieś się w górę jeszcze. By nigdzie w nic nie uderzyć, to jest najważniejsze. Niech ta misja już będzie za nami, to będzie już pozytyw jakiś. Ale szarpie tym magnesem, że ten magnes utrzyma, to ja się dziwię. Dobra. No i dobra, lecimy. Nie wiem, co mam mówić, skupiam się na tym, żeby tą misję zrobić po prostu, bo to jest tragedia dla mnie na chwilę obecną, ale no, może się uda, o dziwo, jakoś, jakimś cudem. Jezu, daleko to jeszcze. Już chcę mieć tą misję za sobą. Jeszcze trzeba będzie łagodnie zejść do lądowania z tym, nie? To będzie największy problem. W ogóle ciekawa pogoda się zrobiła, no. Jezu, gdzie to jest? Gdzie to... Aha, my to wywozimy pewnie tutaj. Na nasze lotnisko śmieszne. A tutaj, dobra. Dobra, podnieś to jeszcze. Podnieś to. Podnieś to do góry. Ja to muszę jakoś tutaj... Podejrzewam, że inaczej to nie przejdzie. Podnieś to, podnoś się. O Jezu. Ja muszę tu przemyśleć, jak tam wylądować. Obróć się. Nie chcę kamery innej. Tu jest tą kamerą. Dobra, mam to tak. Tak będzie mi łatwiej. Po prostu.
Dobrze. Jest. Agnes do mnie, do góry. Udało się, moi drodzy. Teraz tylko wylądować tym helikopterem posranym. Dobra. Jest, dobra. Uda się, spokojnie. Chwała niebiosom. Udało się. Magnes bił się. CJ, you never cease to amaze me. Good looking. Where's Woozy? I don't know. He insisted on driving here himself. He could be anywhere. Yeah, I guess. All right, dude, I'm out of here. I'll see y'all later. Udało się, moi drodzy. Nie wierzę. Nie wierzę. O. Teraz napad dostałem jeszcze. Taka ciekawostka. W ogóle tu mamy zapis. Skorzystam z ciebie, skorzystam w zapisie. Aha. Carl, it's Woozy. Hey, what's up, man? Did you get that passkey yet? Nah, but I'm working on it. What's the problem, friend? Just get her in the sack, make her happy, and grab the card. Hey, you should know you can't rush the seduction of a lady. Okay, just give me a call when you got it. Alright. No, to została nam misja teraz ogarnięć kobity.